Po chwili zobaczyłem, że mężczyzna wychodzi z dzieckiem. Wyszedł z tym dzieckiem, pytałem się, ile osób jeszcze w środku, ile osób jest w budynku. Był w szoku. Zobaczyłem dziecko, że było troszkę delikatnie naruszone, miało krew koło siebie. Nie myśląc o niczym, tylko po prostu chciałem dowiedzieć się, ile jest osób. Rozsądnie oczywiście, bo wiem, jestem sprawy z bezpieczeństwa. Pytałem się, ile jest osób w budynku. Następnie ten pan powiedział, że około 3 osób w środku. Nie myśląc, wszedłem do budynku, zobaczyłem, że kobieta gdzieś tam jest w tym kurzu. Więc wszedłem na górę. Była w samych klapeczkach, więc bałem się, żeby krzywdę mu zrobić, pomogłem jej stamtąd wyjść. Następnie wyszło dziecko, tak samo było poobijane całe. I pytałem się, ile osób jeszcze jest w pobliżu, czy w środku budynku. Kobieta powiedziała, że jest mężczyzna przysypany gruzem. Więc nie myśląc, pobiegłem do niego. Zobaczyć, jakim jest stanie. Był zasypany praktycznie do pasa w dół. Zobaczyłem dookoła, czy jest w miarę bezpiecznie, żebym mógł kontynuować cokolwiek robić, bo mówię, nie chcę siebie narazić na niebezpieczeństwo, bez sensu. Ale osób łącznie udało się panu ewakuować? Nie wiem, 3, no 2 plus ten mężczyzna, którego ratownicy już na koniec wyciągnęli. Odgrzebałem go tyle, ile mogłem, praktycznie do kolan. Próbowałem go wyciągać 3 razy, wyszarpać go z tego gruzu. Oczywiście wcześniej sprawdzając, czy jego drogie oddechowe i czy w ogóle oddycha i tak dalej, czy oddychał, bo rozmawiał. Ale był w szoku, nie chciałem go naruszyć bardziej, bo wiadomo, kręgosłup. No ale dla mnie było najważniejsze życie człowieka, żeby się nie skończyło na moich oczach tym, że zawali się na niego coś na głowę. Odgrzebałem go praktycznie do końca, miał nogę skrzywioną i deska była przygnieciona dosyć mocno do jego nogi. Ratownicy po chwili zaczęli wchodzić do budynku, krzyczałem, że jestem tutaj, że jest ok, mogą wejść, że jest w miarę bezpiecznie. Więc jeden ratownik wszedł do góry, zobaczył, co jest, jak wygląda sytuacja i zaczął mi pomagać. Odrzucaliśmy te cegłówki, po chwili weszło ich więcej. Powiedziałem, żeby się zajęli osobami, które są obok w pokoju. Nie wiedziałem nawet, gdzie jest pokój, bo wszystko zawalone było tak, że nie wiedziałem, gdzie są drzwi. Wiedząc o tym, wiedziałem od tego osoby poszkodowanej. Pytałem się go kilkakrotnie, ile osób jeszcze jest w budynku, kto jest w budynku. Powiedział, że 2 osoby tu za ścianą. No niestety nie słyszałem żadnych krzyków. Kontynuowałem to, co robię na tym człowieku. Chłopcy weszli do osobnych pokoi i zaczęli wyciągać gruz, próbując się dostać do pokoju obok. Po chwili ratownicy powiedzieli właśnie, żeby było lepiej, że jesteśmy już na miejscu, żeby opuścić miejsce, no i pomału opuściłem miejsce. Chciałem tylko wiedzieć, czy ten mężczyzna jest cały i czy ktokolwiek jeszcze był w budynku, wiadomo, bo będąc na miejscu, trochę byłem w szoku, widząc, co się dzieje. Jak pan się nazywa? Daniel. Pracował... Znaczy pracowałem tu obok na budowie, słysząc wybuch, no chciałem, jak to każdy chyba gapia, zobaczyć, co się dzieje, czy wszystko jest w porządku.